topowe hodowle gołębi pocztowych. W naszym kolejnym filmie pragniemy odwiedzić najlepsze hodowle gołębi pocztowych w Europie. W tym celu udaliśmy się do Belgii, do miasteczka Herk de Sat. Mieszka tutaj hodowca gołębi pocztowych o ponadprzeciętnych wynikach lotowych. Jego ptaki zdobyły wiele czołowych nagród w lotach narodowych, a gołębie w jego gołębniku rozpłodowym wydają potomstwo, które zachwyca swoimi osiągnięciami lotowymi wielu hodowców na całym świecie. Właścicielem tej hodowli jest Stefan Stenbergen, człowiek niesamowicie skromny i pełen humoru. Na obszernej działce wybudował piękny dom i olbrzymi kompleks gołębników. Znalazło się tu miejsce dla gołębi młodych, gołębi lotowych i oczywiście dla gołębi rozpłodowych. Niekonwencjonalne metody hodowlane i ponadprzeciętne gołębie to znak rozpoznawczy tego hodowcy. Wykorzystując fakt, że Stefan jest naszym przyjacielem, postaramy się dowiedzieć wielu ciekawych rzeczy o jego hodowli. W tym celu wędrujemy do jego gołębników, gdzie opowie nam więcej o swoich gołębiach. Stefan, ile gołębi posiadasz w gołębniku lotowym? W sumie w mojej drużynie lotowej mam 58 samic i 16 samców. To dlatego, że lubię pracować z niewielką ilością gołębi. Zawsze w moich wynikach można zobaczyć, że mam małą drużynę, ale bardzo lubię jakość i oczywiście zawsze chcę wygrywać. Dla mnie ważna jest jakość gołębi. To jest najważniejsze. Jak widać, mam dwa gołębniki dla moich samic. Nie ma znaczenia, czy samice przebywają w tym, czy w tamtym gołębniku. Zawsze jest podobnie. Siedzą tutaj w czasie karmienia, kiedy nie trenują. Kiedy wracają z lotu, wlatują do innej części gołębnika, ponieważ tam czekają na nie samce. Za każdym razem, kiedy wracają, mają partnera, który zawsze na nie czeka. Wcześniej stosowałem system, gdzie latały zarówno samice, jak i samce w tych samych lotach. Teraz już tego nie robię. Powiem tak, na początku, kiedy stosowałem system totalnego wdowieństwa, samice i samce latały bardzo dobrze tylko przez 2-3 tygodnie, a później być może czuły się rozczarowane, że nie zastawały partnera w gołębniku po powrocie z lotu. Ten system mi się nie podoba. Teraz stosuję stary belgijski system klasycznego wdowieństwa samców i samic. To kolejna część gołębnika dla samic, o której mówiłem wcześniej. Nie ma znaczenia, czy gołębie przebywają w tej czy tamtej części. Nigdy nie stosowałem systemu zaciemniania u starych gołębi. Wielu ludzi w moim kraju to robi, ale ja nigdy nie stosowałem systemu zaciemniania. Nie wiem, czy ten system jest skuteczniejszy, nie jestem pewien. Ale w porządku, każdy ma prawo do własnych opinii. Odniosłem wiele zwycięstw z systemem, który stosuję i już go nie zmieniam. Wcześniej próbowałem wielu rzeczy, ale już tego nie robię, ponieważ osiągam coś, czego nikt wcześniej nie osiągnął. Zdobywam pierwsze, drugie, dziewiąte miejsce, mam 6-7 ptaków w pierwszej 50 na 22 tysiące gołębi i mam również pierwsze i drugie miejsce spośród ponad 40 tysięcy gołębi. Od tego momentu nigdy już nie zmieniam systemu. To może wydawać się dziwne, ale ja mówię tak, kiedy jutro król Belgii powie mi zrób to albo tamto, wysłucham go, ale nigdy nie zmienię mojego systemu.
Ten system jest moim systemem. Kiedy wygrywam, wygrywam w całej Belgii i ten system będę stosować przez całe moje życie. Jesteśmy w trzeciej części gołębnika, gdzie znajdują się tylko samce. W sumie mam 16 samców i lotuję nie więcej niż 16 samcami. Przez ostatnie lata hodowcy częściej lotują samicami i osiągają dobre rezultaty. Ja na długich dystansach kocham lotować samcami. Ich trening różni się od treningu samic. Samce zaczynają 27 marca. Przynoszę samice, partnerki do samców i parzą się 3 dni. Później zaczynam indywidualny trening i jeżdżę na obloty. To jest trochę nietypowe, ponieważ moje samice nigdy nie wysiadują jaj. Zaczynam stosować z samicami normalny system. Nie wiem dlaczego, myślę, że to mój wymysł, że nie paruję gołębi. Ale skoro rezultaty są dobre, to wszystko jest w porządku. Mogę powiedzieć, że jestem bardzo zadowolony z rezultatów z zeszłego roku. Kiedy samce wracają z lotu, partnerka jest zawsze w gołębniku. Po locie samiec spędza 3-4 godziny z samicą. Po 5-6 locie zostają razem przez noc i rano je rozdzielam. Z samicami jest trochę inaczej. Bezpośrednio po locie wracają razem i zostają maksymalnie godzinę z samcami. Na początku trenuję gołębie w domu. W kolejnych tygodniach trenuję je indywidualnie 5-6 razy na dystansie 100 km. Później zaczynam treningi w klubie. Później nie zabieram samców na treningi indywidualne. Czasami w środę zabieram samice na indywidualny trening z samcami, żeby wzmóc motywację, ale nie robię tego często. Sezon lotowy dla samców różni się od sezonu lotowego dla samic. Samce pokonują dystans ponad 500 km i później przebywają w domu 14 dni, a czasami nawet 3 tygodnie. Samice co tydzień muszą pokonać dystans 500 km. Jeśli nie wygrywają każdego tygodnia, już ich nie chcę, zabijam je, przykro mi. Tak ostra selekcja doprowadziła do niewiarygodnych wyników w lotach. Podstawą tej wspaniałej hodowli jest jednak gołębnik rozpłodowy. Znajdują się tutaj ptaki, które zapierają dech w piersiach większości hodowców gołębi pocztowych. Teraz znajdujemy się w gołębniku rozpłodowym. W sumie mam 30 par rozpłodowych. Mam tutaj część z 10 przedziałami VIP dla najlepszych gołębi, ponieważ osiągnęły one więcej zwycięstw niż pozostałe moje gołębie, jak na przykład pierwsze miejsce w kraju czy w prowincji. Obecnie w moim gołębniku mam 2 gołębie, które zwyciężyły w wyścigach krajowych i 6 gołębi, które wygrały w prowincji. Nie chcę sprzedawać gołębi, ponieważ muszę wyhodować wiele gołębi, żeby mieć numer 1 w kraju i ten numer 1 musi umrzeć w moim gołębniku. Wielokrotnie próbowałem wyhodować kolejnych zwycięzców, ale nie jest to łatwe. Moim zdaniem szanse na to są większe, kiedy paruje się 2 gołębie, które zdobyły pierwsze miejsca w kraju. I właśnie dlatego nie chcę sprzedawać tych gołębi. Teraz przejdziemy do przedziału VIP. Pokażę Wam bardzo ważne gołębie w moim gołębniku. Hoduję maksymalnie 3-4 rundy młodych z jednej pary, nie więcej. Robię to w ten sposób, że paruję gołębie i z jednej pary hoduję 2 rundy młodych. Później rozdzielam gołębie na 1,5 do 2 miesięcy, po czym ponownie je paruję i hoduję kolejną partię.
Moim zdaniem nie można utrzymać wysokiej jakości młodych, hodując 5-6 lęgów gołębi z tej samej pary. To moja opinia. Oczywiście każdy ma prawo do własnego zdania. Nie chcę wielu młodych z jednej pary w ciągu jednego roku. Chodzi tutaj o moją przyszłość. Lubię trenować gołębie, lubię je hodować. Wykorzystuję 15-16-letnie gołębie rozpłodowe, które dają mi młode. To prawda, wielu ludzi w to nie wierzy, ale widać to tutaj. Mój stary gołąb rozpłodowy Robert z 2001 roku dał mi 5 gołębi, które zwyciężyły w prowincji w ciągu ostatnich 15 lat. Jest z 2001 roku i możecie wierzyć lub nie, ale w tym roku wydał mi 5 młodych gołębi. Teraz pokażę Wam kilka ważnych gołębi rozpłodowych w moim gołębniku. Mamy tutaj ptaka, który pochodzi w prostej linii od Ironmana. Nazwałem go po moim ojcu Albert. Zwyciężył w locie z Limoges w klasyfikacji prowincjonalnej. Wiele razy zajmował miejsca w pierwszej dwudziestce w zawodach prowincjonalnych na długich dystansach, ponad 600 km. Paruje tego samca Alberta z bardzo szczególną samicą. Matka tej samicy wygrała przez 2 lata pierwsze prowincjonalne zawody z Limoges. Zajęła również 3. miejsce w zawodach z Limoges. To samica wysokiej jakości i w 100% wierzę w pozytywne rezultaty tego parowania, ponieważ w zeszłym roku miałem 6 młodych z tej pary, które startowały 8 razy, 2 razy w wyścigach krajowych i wszystkie te młode są w moim gołębniku. To duże osiągnięcie po pierwszym roku parowania tych gołębi, ponieważ wielu hodowców traci wiele gołębi. To kolejny bardzo szczególny gołąb. Bardzo go lubię, ponieważ zdobył 2. miejsce narodowe z Narbonne. Narbonne to wyścig na dystansie 890 km. Był również 3. w zawodach międzynarodowych spośród ponad 18 tysięcy gołębi. Jest samcem, którego bardzo lubię. To samica, która zajęła 1. miejsce narodowe z Narbonne. Zajęła 1. miejsce na dystansie 890 km i była również 3. w zawodach międzynarodowych. Ona również pochodzi z linii od Ironmana, matką jest siostra Ironmana, ojcem jest ze starej linii od Van Kampa. Paruje tę samicę z numerem 2 w zawodach National Narbonne. Mam nadzieję, że przyniesie mi kolejnych zwycięzców, ponieważ nieczęsto ma się możliwość parowania gołębi z 1. i 2. miejsca w zawodach krajowych. Kolejny bardzo ładny gołąb rozpłodowy. Pochodzi z Irlandii. Dostałem go w prezencie od mojego dobrego przyjaciela z Irlandii, pana Gibba. To bardzo szczególny gołąb. Jego ojciec dwukrotnie zdobył złoty medal w zawodach nad morzem. Moim zdaniem gołąb, który dwukrotnie musi lecieć nad morzem, musi być bardzo mądry, inaczej nie ma żadnych szans. Obecnie paruję go w moim gołębniku z najlepszą córką Ironmana. Jestem pewien, że przyniosą mi zwycięzców, ponieważ w mojej drużynie wyścigowej mam już 2 młodych z tej pary i w tym roku latają niesamowicie. To kolejny bardzo dobry gołąb rozpłodowy. Dostałem tę parę od mojego przyjaciela z Holandii, od Johna Hardera, który zmarł w zeszłym roku. Był moim bardzo dobrym przyjacielem i miał bardzo dobre gołębie. Ta para, matkę pokażę później, dała mi gołębia, który zajął 3. miejsce narodowe z Guaret i 1. miejsce w zawodach prowincjonalnych. Również wiele innych młodych z tej pary już zdobywa 1. miejsca.
To samica z tej pary i to są rodzice gołębia, który zdobył trzecie miejsce narodowe z Guaret. Samica, która zwyciężyła w locie narodowym z Guaret, również jest w moim gołębniku. Nazwałem ją po żonie Jona Hardera, która ma na imię Hill. Wciąż utrzymujemy kontakt. Dzwonimy do siebie każdego miesiąca. Jestem bardzo zadowolony z tej pary, ponieważ jak już mówiłem wcześniej, przyniosła mi wiele zwycięzców pierwszych miejsc. Ten gołąb jest bardzo szczególny. Przyniósł mi zwycięzcę finałowego wyścigu w Krakowie. Jest bezpośrednim synem Roberta. Jak mówiłem wcześniej, Robert jest gołębiem z 2001 roku i w tym roku wydał mi 5 młodych. Robert jest jednym z najlepszych gołębi rozpłodowych, jakie mam. Pochodzi ze starej linii Van Kampa, które razem z moim Super Walterem byli największymi gołębiami rozpłodowymi w moim gołębniku. Old Train Van Kamp jest wciąż najlepszy. Jego geny są w 80% moich gołębi. Tę szczególną samicę Maxi paruje z samcem rozpłodowym, który nazywa się Ghost. Maxi jest samicą, która w tym roku zwyciężyła w zawodach First Provincial Châteauroux. Jest numerem 12 w krajowym KDBD. Jest córką mojej złotej pary, którą pokażę później. Jest jedną z najdoskonalszych gołębi w moim gołębniku. Jest doskonała w każdym detalu, dlatego natychmiast zabrałem ją z drużyny lotowej i przeniosłem do gołębnika rozpłodowego, ponieważ z pewnością przyniesie mi wartościowe młode. Ten gołąb jest bratem Maxi i nazywa się Aiden. Nazwałem go tak, ponieważ w dniu, którym wygrał zawody First Provincial, belgijska drużyna piłkarska grała mecz i Aiden strzelił gola. Był numerem 1 w zawodach Provincial spośród 4800 gołębi. Jest młody, ma zaledwie 2 lata. Jego również przeniosłem do mojego gołębnika rozpłodowego. Te gołębie pochodzące od mojej złotej pary lubią wiatr od przodu. Kiedy osiągają prędkość maksymalną 1250 metrów na minutę, zawsze są w czołówce. To jest samiec ze złotej pary. Pochodzi od Old Train Van Kampa, skrzyżowanego ze starą linią mojego przyjaciela. Nigdy nie latał, ale w tym roku dał mi 2 zwycięzców w zawodach Provincial i 1 zwycięzcę w sekcji. Również pochodzą od niego 4 gołębie, które są w 23 najlepszych gołębi krajowej KDBD. Samica, którą widzicie, nosi niemiecką obrączkę. Ojcem tej samicy jest samiec od braci Jansen, który został sparowany z samicą od Petera Venstry. Jest prezentem od mojego dobrego przyjaciela Franza Rebermana z Niemiec. Jest naprawdę bardzo dobrym przyjacielem od wielu lat. Myślę, że od ponad 15 lat. To jest mój bardzo stary gołąb rozpłodowy z rodziny Szelens. Pochodzi z kojarzenia krewniaczego gołębia, który zajął pierwsze miejsce w kraju. On również przyniósł mi wiele zwycięzców w moim gołębniku. Jest jednym z najbliżej spokrewnionych gołębi z National One od Szelensa w całej Europie. Nigdy już nie ma gołębia bliżej spokrewnionego z tą rodziną. Ten samiec jest jednym z moich ostatnich samców pochodzących od Super Waltera. I Super Walter dał mi 3 zwycięzców krajowych. 2 razy w zawodach First National i 1 raz First National Zonal. Jest bratem tych gołębi i synem Super Waltera.
W zeszłym roku dał mi gołębia, który zajął 4. miejsce w zawodach narodowych lotach gołębi młodych. Trudno go utrzymać, zawsze próbuje się wyrwać. Ma 10 lat. Przez rok był w gołębniku mojego przyjaciela Franza Revermana i w zeszłym roku wrócił do mnie. Również Franz pozyskał w Niemczech od tego gołębia wiele bardzo dobrych gołębi. Bardzo trudno go utrzymać, cały czas się rusza. To mój zwycięzca w zawodach Provincial Chivre-Villers. Zwyciężył z 5697 gołębiami. Pochodzi ze starej linii Maurycego Wódca. W prezencie dałem mu siostrę tego gołębia do jego gołębnika rozpłodowego. Również zawsze jest bardzo nerwowy. Ten gołąb jest jednym z najlepszych w ostatnich latach w moim gołębniku. W tym roku po raz pierwszy przeniosłem ją do gołębnika rozpłodowego. Zwyciężyła 3 razy współzawodnicząc z 12 tysiącami gołębi. 3 razy była w pierwszej 50 krajowego KDBD na więcej niż 12-13 tysięcy gołębi. W sumie 8 razy zdobywała pierwsze miejsce. Ten gołąb nazywa się Ostenda. Ostenda to miejscowość nad morzem w Belgii. Pewnego dnia ten gołąb nie wrócił z wyścigu. 2 dni później zadzwonił do mnie mężczyzna i powiedział, że będąc na plaży znalazł gołębia. Później ten gołąb wrócił do mojego gołębnika i przez 6-7 tygodni nie latał, ale po roku znów był moim numerem 1. Zaprezentowane ptaki są naprawdę wspaniałe. Stefan Stenbergen to wybitny znawca tematu i wspaniały hodowca gołębi. Przez wiele lat osiąga wspaniałe wyniki w lotach. Niektóre z tych wspaniałych osiągnięć prezentujemy teraz na ekranie. Kończąc ten reportaż, życzymy mu kolejnych lat pełnych sukcesów w sporcie gołębiarskim.